Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i witam was w kolejnym odcinku ze Skraftowanej Przygody. I od razu muszę was zasmucić pewną wiadomością na początek, to jest ostatni odcinek ze Skraftowanej Przygody, a przynajmniej z tego świata. Bo pewnie na Skraftowanej coś będziemy jeszcze robili, ale po prostu dawno nie było filmów. Jeden powód to był dlatego, że miałem różne egzaminy, kolokwia na studiach i musiałem to ogarnąć, ale drugi powód był taki, że po prostu straciłem zainteresowanie prowadzeniem tego serwera, więc dlatego nie robiłem filmów z tego serwera. Za to mam pomysł na nową serię, więc pomimo tego, że to jest ostatni odcinek ze Skraftowanej, to jeżeli zostaniecie do końca odcinka, opowiem wam o nowej serii, którą chcę zacząć i jak ona będzie wyglądała. W każdym razie, to jest ostatni odcinek i oczywiście tradycyjnie, tak jak w Survivalu, zróbmy sobie na koniec odcinka, znaczy na koniec sezonu raczej, zwiedzanie świata. Zróbmy to, więc pokażę wam, raczej postaram się pokazać wszystkie najważniejsze budowle, które były na serwerze, różne bazy różnych graczy, z nie wszystkimi udało mi się skontaktować do tego momentu, ponieważ także niektórzy stracili zainteresowanie grą na serwerze, więc po prostu mi nie powiedzieli, gdzie jest ich baza, więc ci raczej nie będą mieli bazy pokazanej na odcinku. W każdym razie postaram się wam pokazać jak najwięcej, więc po pierwsze zacznijmy od tych rzeczy, które ja robiłem tutaj. Tutaj miała być moja farma Guardianów, w której design już nawet miałem, ale niestety nie dokończyłem jej nigdy. Oczywiście tutaj zostały poczynione postępy, jak możecie zobaczyć od ostatniego odcinka. Tutaj mi nawet zostawił ktoś beacona, to był chyba Jakobs, dobrze pamiętam. Ponieważ to koniec edycji, to chciałem ci dać prezent, tak jak innym graczom, bez szkoda, że nie zrobiliśmy wspólnego biznesu. A tak, to jest od Jakobsa. Bo my mieliśmy razem zrobić wspólny biznes właśnie w taki sposób, że ja mu będę dostarczał różne itemy z Guardianów do jego sklepu guardianowego, który zrobił na spawnie. Na spawn udamy się potem. W każdym razie, jak możecie zobaczyć tutaj, taki miał być design tych kolumn i według mnie to wyglądałoby epicko, patrząc na ten ocean i te lodowce za oceanem. To by było super, no ale nie dokończyłem tego, więc tutaj miało być to wszędzie dookoła. Nie udało się. W każdym razie tutaj mi jeszcze konduita ktoś zrobił. Nie mam pojęcia, kto to był, chyba Miki? Nie, możliwe, że się tak kojarzy. Nie mam pojęcia. I tutaj jest masa shulker boxów z różnymi rzeczami. Więc tutaj miała być farma guardianów. Tak się to prezentowało. No i się nie udało. Tutaj ktoś zrobił smoka. Nie mam pojęcia, kto to był. Ktoś po prostu wbił randomowo na streamie, kiedy ja pracowałem tutaj właśnie przy tej farmie guardianów i zrobił smoka. Nie mam pojęcia, czyje to było. Teraz możemy w końcu się dowiedzieć. Steamorza. No, widzicie ile godzin temu. 1265, więc serwer już dość długo był tutaj. Tutaj jest moja główna baza, w której, no właśnie, nie jest zbyt ładna. Jest taka bardzo, bardzo robocza i no, przemysłowa, żebym tak powiedział. Tutaj w tych różnych komórkach są zamknięci villagerzy i tutaj nawet były liski, które zaprowadziłem tutaj z siostrą. Chcieliśmy zrobić też jakiś biznes z liskami, ale siostra rzadko gra na serwerze, więc to też nigdy nie wyszło. W każdym razie tutaj mamy miejsce do obserwowania Shintona, które zrobił PCK i chyba oczekiwał, że je zniszczę albo coś z nim zrobię, nie mam pojęcia. W każdym razie ja tutaj zrobiłem sobie właśnie naszego bałwanka Rambo, któremu imię wy zaproponowaliście w komentarzach. No i to jest miejsce do podglądania Shintona. O właśnie, ponieważ to się stała taka tradycja, żeby mnie podglądać, zwłaszcza na streamach, kiedy ja coś robię, to tutaj był też pokoik do podglądania Guardianów gdzieś. Gdzie to było wejście? O, tutaj jest, dobra. Więc to jest wejście do pokoiku do podglądania Guardianów. Ciężko się tu wchodzi, tak. Miejsce do podglądania Guardianów V2. Oj, ktoś zabrał. To był jukebox i wszystkie płyty, które są w Minecrafcie. Było to. Nie wiem, w każdym razie teraz tego nie ma. No i tutaj można było sobie wyjść, było kilka spotów dla różnych osób i sobie na streamie mogli podglądać właśnie, jak to tutaj wygląda, więc to była rzecz, która istniała. I dalej w tą stronę świata, za tym smokiem, mamy bazę Rafaela. I patrzcie, ile ma kowadeł. Miał mega epicką farmę żelaza i tego żelaza także mi sporo dał. A miał mega epicką farmę żelaza nie dlatego, że ją sam zbudował, tylko dlatego, że mu ją zbudował Wojusek. Czyli Tukan Panda na serwerze ma taki nick. Jak możecie zobaczyć, to są bloki postawione przez niego. I tam dalej też się coś dzieje. Nie mam pojęcia, co się tam działo. W każdym razie... O, nawet pszczółki miał! A tego akurat nie wiedziałem. Oj, sobie trawę zasadził. Jak widzicie, też ma spory bałagan Rafael. Ale nawet miał choinkę świąteczną. Kurczaczka ma, jak słodko. Dobra, w każdym razie ta baza jest podobna do mojej troszeczkę. Też taka strasznie robocza. I w tą stronę, tuż niedaleko mnie, jest baza mojej siostry, która także została niedokończona. Siostra akurat nie grała często na serwerze, ale mogę wam mniej więcej pokazać, jak tutaj wygląda. Dom gracza Idalia albo Ysz. O, właśnie, ktoś jej dał misia polarnego, więc ma misia polarnego, to jest bardzo fajna sprawa. Gdybyś chciała papugę, to mów. A, ktoś jej chciał też zaproponować papugę. Można wyjechać na górę, tutaj chyba nie ma zbyt wiele ciekawych rzeczy, bo tutaj właśnie jest niewykończona, jest lodowiec. Au, spadłem. No i mamy jakiś balkonik z widokiem na zachód słońca, no i spoczko. I tutaj jest główna wyspa, na której był spawn, ale żeby tam dojść, to potrzebujemy przenieść się portalem. Znaczy, możemy też tam dolecieć, ale o wiele szybciej będzie przejść netherem, a przy okazji pokażę wam nether. Więc nether, to jest mój portal. Ktoś mi w ogóle tutaj wysadził, nie wiem o co chodzi.
zostało coś wysadzone. Nie mam pojęcia co, może jakieś łóżko czy coś. W każdym razie, tunel także nie został dokończony. W każdym razie, jeżeli sobie tędy polecimy, tutaj zobaczycie, jest kolej zrobiona przez moich kolegów, to jest kolej syberyjska, jak oni to nazywali. Mamy tutaj też parę innych tuneli i tutaj akurat się nie zgraliśmy, każdy zrobił tunel w swoim stylu. Tutaj nawet są jakieś boczne odnogi, a więc nie wiem w sumie od czego zacząć. Skoro ja tutaj byłem, to może zacznijmy od spawna, czyli to jest portal, który prowadzi nas do spawna. O, i ktoś chciał mnie tutaj strollować. Chciał mi założyć głowę villagera. Ciekawe. W każdym razie, tak wygląda spawn i to jest masakra. Tutaj się dzieje bardzo, bardzo wiele rzeczy i niektórych nawet ja nie widziałem. Tutaj cały czas się coś działo na serwerze. Na początku wyglądało to bardzo, bardzo skromnie. Zaczęliśmy od tej rzeczki i tego mostu i później się to po prostu rozrosło do niesamowitej skali. Zobaczmy to sobie z góry. Nie wiem nawet od czego zacząć. Może po prostu zacznę od lewej strony, bo tu jest masa rzeczy. Więc te posągi, które tutaj są, są wszystkie zrobione przez Ackiego i to są bardzo fajne posągi, ale o tym opowiem wam trochę później. Tutaj mamy giganta przyszłości, jakieś drzewo, które ktoś później przerobił na żelazne. Nadal nie mam pojęcia, o co chodziło. Drzewo chronione przez żelaznego władcę. Super. Tutaj mamy promień, ale to też zaraz wam o nim powiem, a tutaj jest sond. I most zbudowany przez Sejlanda, czyli mojego kolegę. Most trzeba przerobić. No i to miał być sąd, który był przebudowywany już raz albo nawet kilka razy. I tutaj właśnie miały się odbywać różne sprawy dotyczące banów i tak dalej, ale to się nigdy nie stało. O, widzę, że jest niedokończony. On był dokończony, ale ktoś postanowił, że go przebudują od nowa. Dobra, w każdym razie. Wróćmy sobie teraz tutaj na spawna. Tutaj była nasza górka. I tutaj był spot taki, gdzie stawały zwierzątka. O, nadal tu są zwierzątka. Patrzcie, świnka, świnki tutaj są. Tu spadają zwierzątka. I mimo, że one nie mają stąd drogi ucieczki, strasznie lubią to miejsce, więc nie wiem o co chodzi, ale zwierzątka po prostu bardzo lubią tutaj przychodzić. Dobra, słuchajcie, tutaj, w tym miejscu, mieliśmy kryształ enderowy, nie enderowy, jak to się nazywa? Endkryształ, kryształ kresu. No i ktoś go niechcący kiedyś rozwalił. Kryształ przeszłości zniszczony, no właśnie, przez Magika 50. Tutaj też jest jakiś dispenser, o, fajerwerki, fajnie. I tutaj było tajne przejście X-Class Avatara chyba. Którym miały być eventy i w sumie nie mam pojęcia, do czego to miejsce miało być przeznaczone, ale jak widzicie, także się tutaj coś działo. Nie mam za to pojęcia, co to jest to. To mi wygląda jak jakieś berło albo różdżka zrobiona z miodem. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dziwna sprawa. Ale jeżeli wreszcie sobie przejdziemy przez most, to możemy zobaczyć tutaj masę, ale to masę różnych sklepów i właściwy spawn. Tutaj jest właściwy spawn. I jak widzicie, tutaj są też kolejne statuły Ackiego zrobione. O nie, ktoś tutaj zrobił kowadła. Teraz nie widać tak. To są publiczne kowadła. Zgaduję, że je zrobił Rafael, bo on lubił takie rzeczy robić. Owszem, Rafael. Więc może znowu zacznijmy od lewej. Tutaj jest sklep moich znajomych, w którym sprzedawali przeróżne rzeczy łuki. Jakieś tam książeczki, coś tam dalej. Nie było tutaj zbyt wiele jakichś niesamowicie ciekawych rzeczy. Po prostu chcieli mieć sklep, więc mają sklep. Ale jest całkiem ładny, muszę przyznać. Bardzo fajnie mi to wyszło. I tutaj mamy sklep Guardianowy, zrobiony przez Jakobsa, z którym właśnie miałem współpracować, ale do tego nigdy nie doszło. W każdym razie tutaj można było kupić różne Guardianowe rzeczy, ale o wiele fajniejsze od wnętrza jest zewnętrzne. Po prostu świetnie mi wyszedł ten sklep. Chociaż nie mam pojęcia, dlaczego tutaj są głowy smoków. Tutaj też coś powstało, Simple Shop. O, różne itemy można kupić po różnych fajnych cenach. Wow, a to ile kosztuje? 20 diamentów. Spoczko, ej, fajne. Tego nie było wcześniej, to musi być jakiś nowy wymysł. Ciekawy jestem, czy to jest. Mila, proszę bardzo. Tutaj mamy parkour zrobiony przez Fanksa, z tego co pamiętam, więc zobaczmy sobie. Tak, owszem, przez Fanksa i to całkiem niedawno, więc spoczko. I on był upraszczany, bo był na początku dość trudny i chyba nikomu nie udawało się go przejść, więc go troszeczkę uprościł i teraz o wiele łatwiej się go przechodzi. Teraz ja robię tą łatwiejszą część teoretycznie, ale jest jeszcze wersja trudniejsza, czyli żółta i odbiłem się, bo jestem najlepsza. Cóż, nieważne. W każdym razie, tutaj też zaczęło powstawać kilka rzeczy w tą stronę, co było dość ciekawe. Tutaj też jest jakiś sklep w budowie, ale skoro jest w budowie, to nie będę pokazywał. I tutaj były latarnie, które prowadziły do naszej farmy villagerów. I zaraz wam pokażę, jak tutaj fajnie porobili przejścia ludzie, ale zanim jeszcze pójdziemy dalej, to tutaj ktoś niedaleko spawna zrobił, uwaga, uwaga, zobaczymy to z góry, tu jest farma slime'ów. I szczerze powiedziawszy, nie widziałem jej przez długi czas, nie byłem tego świadomy, że ona istnieje. Jeżeli sobie tutaj zejdziemy, to możliwe, że na dole zobaczymy jakieś slime'y. Nie, akurat nie widzimy. W każdym razie, tam na dole są ogniska i sprawiają, że slime'y mogą zostać zabite. Więc jeżeli ktoś jest blisko spawna, to ta farma działa, więc to jest fajna sprawa. Dobra, co mamy dalej? Tu jest moja farma villagerów, ale chcę do niej przejść we właściwy sposób, ponieważ tutaj ktoś zrobił śliczną dróżkę i też o tym nie miałem pojęcia, więc zobaczcie to. Ktoś zrobił tutaj, o, ślicznie po prostu wybrukowaną, ze ślicznymi lampami i ozdobami, dróżkę do dwóch rzeczy. Po pierwsze mamy dróżkę do grobu Windowsa 7, z tego co pamiętam. Tak, to jest grób Windowsa 7, zobaczcie to. RIP Windows 7. Więc mamy to. I później, jeżeli sobie pójdziemy dalej tą dróżką, to dojdziemy do mojego... Villager Breedera? To nie jest Villager Breeder. To jest bardziej farma villagerów. Chociaż Villager Breeder
To jest chyba to samo, nie? Dobra, w każdym razie, to jest napisana instrukcja obsługi, jak tego używać. To w ogóle zostało zglifowane raz, ale to zostało już jakby naprawione przeze mnie wtedy. Więc jak wejdziemy sobie do środka, to możemy zobaczyć, ile to jest villagerów. O, jak jest za dużo villagerów, to zaczynają wypadać z tej komory. Więc po prostu jest tutaj ich przeludnienie troszeczkę. Nie zadbałem nigdy o to, żeby ta farma była... zatrzymywała się wtedy, kiedy jakby już nie potrzebujemy więcej, a naprawdę nie potrzebowaliśmy tak dużo villagerów na tym etapie rozgrywki, więc troszeczkę skopałem sprawę, no ale jakby wpasowuje się całkiem ładny w teren, tylko to przeszkadza, bo nigdy tego nie posprzątałem. Ach, niedobry Shinton. Ale wracając do spawna, jeżeli sobie przejdziemy tutaj dalej, mamy tutaj sklep z różnymi rzeczami, to jest karczma pod garnkiem, zrobiona przez... o matko, nie pamiętam. Przez Antka, czyli Ackiego. Tą samą osobę, która zbudowała posągi. Okej, mamy jukeboxa, fajnie, fajnie. Mamy jakiś sklep z miodem tutaj był, to z tego co pamiętam. Tak właśnie, można było kupować miód. Wow, ile mu się tego sprzedało, no nieźle, nawet tego nie odebrał. Mamy też jakąś piwnicę tutaj, zobaczmy sobie co to jest. Spoczko, rozbudowa, okej, okej. Mamy też drugie pięterko, więc bardzo fajna karczma. W takim właśnie fajnym, ucieśnionym stylu. Ja bardzo lubię taki styl budowania, on bardzo fajnie się wpasowuje w Minecrafcie. I można było tutaj wynająć, ale chyba nikt nie był zainteresowany wynajmowaniem niestety w karczmie. Tutaj była nasza choinka świąteczna i tutaj było bardzo dużo skrzynek na dole i różnych bombek na tym, z różnych bloków zrobionych. Ale niestety, kiedy minął czas świąteczny, czyli święto trzech króli przyszło, to wtedy można było zdjąć te bombki, no i ludzie pokradli te wszystkie rzeczy, bo wiecie, tam były czasami diamentowe bloki albo żelazne, to ludzie chcieli. Znaczy nie pokradli, tylko jakby była taka zasada, że będzie można to zrobić. A tutaj jest bawełniany i alchemiczny sklep, który został zamknięty z powodu małych zarobków i ktoś sprawił, że wygląda teraz na zniszczony. On był taki całkiem fajny i ładny. Więc no cóż, tutaj był sklep redstone'owy, otwarty i wiem, że on coś tam zarabiał nawet. Niektóre rzeczy są tutaj wyprzedane całkowicie, więc całkiem mu to schodziło, tej osobie. Nie pamiętam, czyje to jest, już możemy sprawdzić zaraz. To jest... Mikiego. O, proszę bardzo, bardzo dawno zbudowane. Tak, sklep kardynowy w tą stronę. Tutaj był sklep, który był mega popularny na początku, bo to był sklep Macika z Mendingiem. Macika i Mikiego. I tutaj bardzo dużo tego schodziło. Było aż 5 shulker boxów w pewnym momencie, ale teraz już tutaj nie ma nic. I widzę, że to jest regularnie opróżniane. Tutaj była jakaś maszyna, która miała mniej więcej działać jak hazard, jak kasyno. Można było wrzucić diament i można było dostać coś więcej niż jeden diament, albo coś mniej. Ale później zostało to zepsute, ale diamenty nadal ludzie wrzucali. No i właśnie tutaj są po prostu reklamacje, że nie działa, a tutaj stracili diamenty, więc no. I teraz się robi naprawdę bałagan, bo to jest masa sklepów, więc nie będę wszystkich pokazywał, bo to są raczej mniejsze sklepy. A więc to jest fontanna Rafaela i tutaj też był jakiś sklepik, który miał być fajnym biznesem, ale też nigdy do tego nie doszło. W każdym razie miały tutaj się pojawiać nowe oferty co jakiś czas i ludzie mogli sobie zaglądać, żeby kupić je, mogli wziąć następną ofertę albo kupić ofertę i niestety to nigdy nie doszło do skutku, więc szkoda. Tutaj był sklep Wąskiego, z tego co pamiętam, tak, czyli Fototeksa, Wąski, czyli Fototex. Niektórzy mają różne linki na YouTubie i w Minecrafcie. Pod czerwoną pochodnią tutaj mamy sklep, który wyglądał kiedyś o wiele gorzej, ale chyba dostał mocną przebudowę. Właśnie tutaj są pozostałości tego, co było. On był z drewna cały i wcale nie był taki jakiś mega ładny, ale teraz widzę, że zaczął być przerobiony na jakiś nowocześniejszy, więc spoko. Oj, mamy tutaj nawet sklep żelazny. Nasik. Jeden diak ze 16 bloków. Spoko cena. Tutaj też jest sklep, który dostał remake'a. Z tego, co pamiętam, to jest sklep... Hernoxa, tak, dobrze pamiętałem. Więc jeżeli sobie zejdziemy w dół, tutaj mamy chyba różne książeczki, z tego co pamiętam, tak. Mamy różne fajne książeczki, które możemy sobie kupić. Jedwabny dotyk, Unbreaking 3, bardzo spoko rzeczy. No, Unbreaking 3 wyprzedane, nie dziwię się, to jest bardzo dobra książka. I za tymi sklepami też coś tutaj dzieje i tutaj w sumie już nie patrzyłem w ogóle. Tego jeszcze nie widziałem. Mamy sklep miodowy i to jakiś śliczny. Jest po prostu przewspaniały. Czyli to jest sklep, jest bardzo ładny. Antka, Ackiego, proszę bardzo. Tak, on się zajmował miodem. Tutaj mamy też sklep X-Class Avatara, który konkretnie mnie prosił, żebym pokazał jego sklep. Nie jest on jakiś niesamowity. Były zrobione na początku sezonu i przez to całkiem tutaj fajnie schodziły niektóre rzeczy, tak mi się przynajmniej zdaje. Jak widzicie, tutaj są, no, taki całkiem prosty. Można też było kupić terraforming albo posągi za jeden diament. To robił oczywiście Acki, bo Acki chyba był jednym z najbardziej utalentowanych budowniczych na serwerze. I tutaj też można było kupić posągi. Ogłaszam wam wolę swą, że posągi za jeden diament tylko są. taki rym. Pominąłem też ten sklep, który na początku cieszył się bardzo dużym popytem, bo to jest sklep z shulker boxami. Później jeszcze dodał, że coraz niższe ceny były i dodał jeszcze możliwość zabarwienia sobie tego shulker boxa. I tutaj mamy groźnego ziomka, który zadaje dużo damage'a, z tego co pamiętam. No właśnie. On jest naprawdę groźny. I według mnie ten sklep jest mega fajny. A propos Steamorza. Steamorz też zrobił tą choinkę i miał właśnie pomysł na te różne prezenciki. I w ogóle to, co właśnie widzicie tutaj, ten promień, który leci,
Steamor zrobił latającą maszynę i ten promień zaprowadził aż do swojej bazy, daleko, daleko w tamtą stronę, z tego co się orientuję. Tak mi się przynajmniej zdaje. Możemy później za nim polecić i zobaczyć, dokąd nas zaprowadzi. I tutaj mamy jakiś prosty sklepik z prochem, ale wydaje mi się, że... Wow, jeden dziek za 64, tak. Ktoś miał farmę prochu, nie pamiętam kto to był, ale później jak będziemy zwiedzali, to pewnie mi się przypomni. I tu jest ciekawe miejsce, bo nie jest ono jakieś niesamowicie ładne, ale to specjalnie jest ta rakieta, dlatego że możemy tutaj polecieć sobie rakietą w kosmos, tylko niestety rakieta została na górze, ktoś się nie zdjął w dół. W każdym razie była tutaj działająca rakieta, która mogła nas zaprowadzić w górę, dlatego że mamy tam planety. Czy tutaj jest możliwość wpłynięcia na górę, czy to jest kanał wodny w górę? Mam nadzieję, że tak, zobaczmy. Owszem, jest! I tutaj mamy skrzynkę doleń. Dobra, spoczko, więc lecimy sobie w górę. Zobaczcie, jak to jest wysoko. Czy to jest limit świata? Aż zobaczę. Nie, to chyba nie będzie limit świata. W każdym razie jest to bardzo wysoko. Jak jesteśmy na górze, tutaj mieliśmy minigrę, która nazywała się wiadro. Można było sobie wziąć wiadro z wodą i starać się rzucić sobie swoje wszystkie itemy do skrzynki i starać się skoczyć tak, żeby trafić w ziemię, w sensie nie zginąć, po prostu szybko wylać wodę, nie zginąć, więc po prostu MLG Water, wiecie jak to działa. Tam mamy też jakiś inny planet, to jest księżyc i mamy jakiś łazik księżycowy, czy coś w ten deseń. I tutaj jest ziemia, na którą właśnie mogliśmy polecić tą rakietą, która jest tutaj. Pamiętaj, ześlij rakietę na dół. No właśnie, ktoś tego nie zrobił. I rakieta sobie poleciała w dół. Można także w dół zlecieć, więc bardzo spoczko. Tutaj mieliśmy ziemię, mamy jądro ziemi, no i tutaj byli wieśniacy, ale coś im się chyba stało. To jest bardzo ciekawe. Kapelusz farmera, ale z czapką. Ale to dziwnie wygląda. No kolego, jesteś wyjątkowy, nie powiem. W każdym razie, nie wiem czemu to jest zombie villager i nie wiem czemu mnie nie atakuje. To dość dziwne, ale dobra, spoko, niech będzie. Oj, tutaj ktoś dorobił Marsa, tego nie widziałem. Co my tu mamy? O, tutaj mamy villagera i tutaj właśnie ma swoją prostą farmę. Spoczko, witaj villagerze. Akurat śpi, dobra, nie przeszkadzajmy mu, nie budźmy go. I to jest jeszcze jakaś niebieska planeta. Nie wiem, czy to jest Pluton? Jest mała. Nie wiem, co to może być. I ciekawy jestem, co jest w środku. Dobra, nic nie było w środku, przepraszam, już naprawiłem. O, nawet nie miałem takiego koloru wełny w swoim ekwipunku jeszcze, więc mi dało nowe craftingi. Spoczko, dobra. I to chyba jest tyle, jeżeli chodzi o nasz kosmos spawnowy. Jeszcze paru rzeczy wam nie pokazałem na spawnie, bo to jest naprawdę po prostu masa. Więc wtedy możemy sobie też pójść do hotelu Rafaela i szczerze powiedziawszy nie wiem co się z nim stało, ktoś go chyba zgrifował. To jest lekka masakra to co się tutaj dzieje. Tutaj była minigra Lucky Rail, w którą mogliśmy sobie zagrać. Oj, nawet działa w tym momencie. W każdym razie, jeżeli się po prostu rzuciło tutaj diament, wjeżdżał wagonik, jeżeli mieliście szczęście, to dojeżdżał on do końca i wtedy dostawaliście nagrodę z tego dispensera. Niektóre rzeczy tutaj były fajne, ja na przykład raz dostałem blok diamentu i później go zmarnowałem. I tutaj właśnie zostało zalane, ale gdybyśmy sobie poszli dalej tej dróżką w tą stronę, to możemy zobaczyć cmentarz, który zrobił Wąski, a raczej Fototex, na Halloween z tego co pamiętam. Więc tutaj mieliśmy cmentarz, można było zapisywać swoje śmierci. I tutaj, bardzo blisko spawna, była baza Krolkiego, którą sobie zrobił w pierwszym dniu sezonu, z tego co pamiętam. Chyba później nigdy nie wszedł na serwer, więc nie wiem o co chodziło. Krolki bardzo, bardzo mało grał, został już zbanowany, bo był po prostu za mało aktywny, nawet jak pisałem na niego, to nie bardzo. Więc tutaj po prostu nie dało się. W każdym razie, zrobił bazę blisko spawna i właśnie mieliśmy z tym problem, czy wycinać to drzewo, czy nie, co z tym zrobić, bo tak się zbudowało na tych drzewach na spawnie. My tutaj po prostu masę drzew wycięliśmy w trakcie tego sezonu, bo tutaj był jakby las normalnie, nie? My ten teren po prostu uprzemysłowiliśmy i zurbanizowaliśmy, ale tutaj no właśnie nie wiedzieliśmy co z tym zrobić. Niby nie grał, ale tak nie chcieliśmy mu tego psuć, więc to zostało i nadal tutaj ma swoją bazę. A, i hotel Rafaela nadal jest niedokończony, więc tak. I to by chyba podsumowywało spawna. A nie, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać. Ponieważ na święta, świetny pomysł Ackiego, po prostu według mnie Acki to jest MVP tego sezonu. Najlepszy gracz, tak mi się zdaje. Nie wiem, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, ale tak po prostu jest w moim odczuciu. Patrzcie to. To był posąg, który zrobił bardzo, bardzo wcześnie, chyba pierwszego albo drugiego dnia sezonu. I jest to statua mówiąca w podróż czas. Patrzcie, ten ziomek na coś wskazuje, więc zrobił Acki event świąteczny, zagadkę, wierszyk, w którym trzeba było się domyślić, że właśnie o ten posąg chodzi, że on wskazuje na coś. Więc jeżeli sobie polecimy daleko, daleko w tamtą stronę... O, i to nie chodzi o to, tutaj jest czyjaś baza także, także chyba z pierwszego dnia, więc możemy sobie sprawdzić, czyje to jest, bo także mi się wydaje, że to był mało aktywny gracz. Tak, Dominik Pro, to był także mało aktywny gracz. W każdym razie, jeżeli sobie polecimy daleko, daleko, daleko w tamtą stronę, to zobaczymy wyłaniającą się choinkę. Tak, i tutaj właśnie Acki zrobił event świąteczny, w którym robił prezenty dla różnych osób, a raczej dla chyba wszystkich aktywnych osób, które były na serwerze, a wtedy było ich na początku bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj są tylko dwa prezenty niewzięte, więc to byli my gracze, którzy później byli już mało aktywni. Ale jakby masa, masa tutaj była prezentów naprawdę. Dla każdego przygotował indywidualny. I ja te prezenty także wam później pokażę. Więc to był mega event, mega mi się to spodobało i to jest właśnie ta choinka, która była zrobiona na święta, jakieś te kordy tutaj są. I to by chyba podsumowywało spawna, więc teraz zobaczmy sobie, gdzie prowadzi ten promień. O, i niewątpliwie gdzieś doliczyliśmy.
O, to jest baza różnych osób. Tutaj jest parę fajnych rzeczy, które też wam muszę pokazać. Dobra, więc zacznijmy od tego, bo tego nie widziałem akurat. To jest jakiś posąg. Zgadnijmy kogo? Pewnie Ackiego. Antka, dobra, co my tutaj mamy? Trójząb. Fajnie mu wyszło. Kurczę, Acki. Nie mogę. Lubię wszystkie jego budowle po prostu. Tutaj mamy jakieś żółte pudełeczko. Nie mam pojęcia, co to jest. O, to jest domek pszczółek. W sumie mogłem się domyślić. Tutaj też coś mamy. Tego także nie widziałem. Mało bywałem na tej wyspie. Prywatna farma trzciny. O, wejście jeden diak, serio, dobra, w takim razie nie wchodzimy, nie wchodzimy. I tutaj jest hotel Wąskiego, który miał być inspirowany hotelem Broczka z kwadratowej masakry, tak mi się przynajmniej zdaje. Być może coś źle powiedziałem, przepraszam, jeśli uraziłem Cię fototeks. Jak widzicie, jest całkiem dobrze chroniony, to jest nawet fosa zrobiona, więc można wpaść i zginąć. I są tam nawet jacyś mieszkańcy, patrzcie to. O, tutaj jest wejście. Dobra, rozumiem, że tutaj nie możemy wchodzić, wchodzisz na własną odpowiedzialność. Jak wejdziesz, to czeka na Ciebie kara, dobra, słuchajcie, w takim razie nie wchodzimy. Możemy sobie tylko polecieć w górę i zobaczyć, jak to wysokie jest i co to jest na górze, może sobie troszeczkę zobaczmy. Okej, widzę, że te podłogi są jakieś tam mega niewykończone. Okej, dobra, raczej taki po prostu prosty hotelik, spoko. Nawet nie ma tutaj zbyt dużo w środku. W każdym razie, dalej tutaj mamy domek i ja budowałem ten domek dla kogoś. Nie pamiętam, czyj to jest. Funk Survival. Budowałem ten domek dla Funksa, więc to jest mój domek zbudowany dla Funksa. On też, jakby on rzeczywiście też troszeczkę swojego wkładu miał, raczej sporo, zwłaszcza we wnętrze. Ja mu wnętrza raczej nie powiedziałem, jak zrobić do końca. Fajnie tutaj zrobił. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajny domek. No więc tak, ja zbudowałem po części, więc bardzo mi się podoba. Cóż, nic dziwnego. Więc słuchajcie, co my tutaj mamy dalej? Bo tego nie widziałem. To jest jakieś mam grindery, farma kurczaków. Okej. I kolejny posąg, o którym zapomniałem, ale jest tutaj także kolejny posąg Hackiego, więc po prostu już rzućcie okiem, tylko nie będę już się nad tym dłużej rozczulał. Tam na dole też mam jakieś światło, ale to mnie ciekawi, co to jest? Wow. Wow, to wygląda jak jakaś farma na mowy podwodne. Dobra, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, ale mają oni beacon. Ja się kręcę, ja nie miałem ani jednego, znaczy jednego dostałem od Jakobsa. W każdym razie, i miałem też pokazać wyspy latające Fototeksa, który tutaj zrobił, a raczej Wąskiego. Nie odwiedzałem ich. Ale są całkiem fajne. Wow, koliste. Najsik. Dobra, spoczko. Czyli tutaj miało się coś rozwijać, z tego co widzę. Ale tutaj chyba na razie nie ma zbyt wiele. O, i też, żeby już nie można wypaść. Bardzo fajne, bardzo fajne. O, nie można też wejść. O nie. Dobra, słuchajcie, w każdym razie lecimy stąd. Bo te wyspy są. Są fajne. Chyba nawet są zrobione od dołu. Tak, ale się chłopak namęczył. No, fajne wyspy. Mega epickie wyspy latające. I niedaleko ich wyspy jest też jakaś farma bambusa. To ich chyba jest bardziej robocza część ich tego całego kompleksu tutaj. Dobra, słuchajcie, w każdym razie jedziemy sobie z powrotem do portalu. Nie przechodziłem nim tutaj, bo szukałem, gdzie prowadzi tamten promień. I nadal nie wiem w sumie. On prowadził gdzieś tamtą stronę daleko, ale nie wiem do czego, więc chyba nigdy się nie dowiemy. O, i tutaj wychodzimy do całkiem ładnego tuneliku. Nie mogę tutaj. A, chwila, mogę stąd wyjść i polecieć bokiem, ale dobra, już pójdźmy sobie tradycyjnie lodem. I tutaj pewnie będzie właśnie podpisane do Fanksa i Fototeksa. Dobra, czyli to była baza Fanksa i Fototeksa. Teraz, którą stronę jest spawn? Postaram się odwiedzić różne portale, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem dokąd wszystkie prowadzą, więc chcę po prostu odwiedzić różne miejsca. O, to też miałem pokazać. To jest baza X-Class Avatara. I ona jest bardzo, bardzo robocza, ale zobaczcie, ile on miał różnych głów mobów. I to jest też villager w środku, więc całkiem fajnie to miał. Na akacjowym terenie się wybudował, masę tych głów miał, ja cię kręcę. On grał masakrycznie dużo w trakcie pierwszych dni, zrobił też pierwszą XP-arkę Endermanów, z której korzystałem przez cały sezon. I tu jest jego ziemniaczek uśmiechnięty, zbudował mu go wąski, to był prank zrobiony na ich klas awatarze, więc tak. Dobra, tutaj chyba nie ma zbyt wiele do pokazywania, ale całkiem fajna baza, w sensie taka dziwna, bo wszystko jest po prostu porozrzucane w różnych miejscach, bez składu i ładu, ale podoba mi się, to jest całkiem ciekawy styl mienia bazy. I dalej tutaj, jak pójdziemy sobie tą ścieżką w Netherze, mamy, po pierwsze, to jest miejsce, to jest portal do Steamorza i jest bardzo ładnie budowany. Steamorz też całkiem fajnie budował. Pokażę wam, to jest chyba jego nieskończona baza tutaj będzie. Tak, jest nieskończona, ale zapowiadała się świetnie. Właśnie to miało wyglądać taki przemysłowy budynek, tak mi się zdaje. I bardzo fajnie to miało. Był też mocno rozwinięty na początku sezonu. O, i tego nie widziałem. A patrzcie, to jednak prowadziło do Timorza. Patrzcie, do jakiegoś jego drona. Dobra, czyli znaleźliśmy to miejsce jednak. Dobra, słuchajcie. Pierwsze tutaj mamy jakieś drzewo, ale obejrzyjmy to miejsce najpierw z góry. Tu jest dron. Okej, po prostu dron. Tak, to jest dron. Okej, spoko. W każdym razie, tutaj mamy jakiś właśnie przemysłowy budynek. Okej, patrzę sobie na balkoniki. Jak to wygląda z tej strony? O, w środku jest mocno niewykończone, ale ma to jakiś shulker box na dole. Fajnie, ej, episko to ma, nie? Ja cię kręcę, dobra, super miejsce. Ale to drzewo jest jeszcze lepsze, tego nie widziałem. W sensie nie widziałem skończonego, widziałem, jak to wyglądało na początku, kiedy on to dopiero zaczynał. I tutaj właśnie jest chyba jakaś jaskinia, którą miał zrobić pod tym. A co jest wyżej? Chcę zobaczyć, co jest wyżej, bo tutaj też są jakieś balkoniki fajne. Ogólnie drzewo mega śliczne.
i do zrobienia na survivalu po prostu podziwiam. Wow. Wow, jak to jest fajnie wykończone. Czy to miała być taka jego baza w drzewie, którą on zbudował customowym? Ja cię kręcę, ale to by było epickie, gdyby na tej całej tej wyspie zrobił takie drzewa, nie? Zrobił taki las. I to jeszcze bez mobów, bo przypominam, że na biomie grzybowym nie respią się moby, więc... Zarąbiaszczo. Dobra. Zobaczmy, czy jest coś jeszcze wyżej. Nie, to chyba po prostu mamy czubek drzewa. Ale jest epickie po prostu. Super, mega mi się podoba to drzewo. I to chyba właśnie farmił drewno na zrobienie tego drzewa. Ja cię kręcę. Super mat tutaj. Super. I jeżeli sobie tędy wrócimy, tak jak powiedziałem, możemy sobie pójść do endu w tą stronę, więc tam nie wiem co jest. O nie, gast. Nie? I tak nie mogą gryfować, ale wolałbym, żeby mnie nie atakowało, więc tam możemy sobie pójść do endu. Tam jest jakiś inny portal, też zaraz zobaczymy do czego jest. Sam jestem ciekawy. I tutaj był budowany mega ładny pokoik, który nigdy nie został skończony. Zaczął być budowany całkiem wcześnie w początku sezonu, ale nigdy go nie dokończył. To był sprite Steamodża, no i właśnie nie został skończony. I tutaj było zdropowanie do tego miejsca. Jeżeli sobie polecimy, to zobaczymy... Au! Wow! Okej, okay. Dobra, więc słuchajcie, więc to jest wyspa, nie pamiętam kogo, to była czyjaś wyspa startowa, możemy sobie zobaczyć, czyje tutaj są rzeczy. Właśnie nie wiem, czy czasem jest Timoja, bo to jest niedaleko jego bazy. Tak, to jest Timoja. I w tą stronę, jeżeli sobie polecimy, możemy zobaczyć bazę moich kolegów i tutaj grało naprawdę po prostu masa moich kolegów. Strasznie jakoś zainteresowali się Minecraftem, kiedy ja nagrywałem tutaj znowu na tym serwerze, bo był taki hype trochę na Minecrafta i zrobili tutaj masę różnych rzeczy. Tutaj mamy... villagerów różnych. Tutaj mają masę różnych rzeczy zbudowanych, masę farm, masę zwierząt różnych mają, owiec, muchomorowych krów. W ogóle w pewnym momencie mieli tak dużo tych mobów, że te całe te klatki, mimo że są wielkie, były zapełnione w całości. Więc poprosiłem ich, żeby troszeczkę zniszczyli, bo to było za dużo. Ale zobaczcie, jak oni mają ślicznie po prostu, ile mają farm różnych. Nie jestem pewien, czy oni mają najwięcej farm na serwerze. Naprawdę po prostu mega przemysłowa dzielnica, ale tutaj mają też jakieś fajne rzeczy takie zbudowane, ładne. Tutaj nie wiem, co to są za farmy, nie znam się aż tak bardzo na nich, ale tutaj mamy jakieś wejście podniebne, na którym się bardzo namęczyli i tutaj miał być chyba ich podniebny dom. Wow, dobra, moby się respią, to ja tutaj nie przeszkadzam. W każdym razie tutaj miał być ich podniebny dom, z tego co wiem. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie w dół, zaraz elytra mi się zepsuje, muszę o tym pamiętać. Oj, mamy też taką strażnicę z flagą jakiegoś kraju. Pamiętam, że bali się, że nie pozwolę na tą flagę, więc nie wiem czego jest. Możliwe, że czegoś niefajnego. Nie pamiętam. Oj, mają tutaj uwięzionego bałwanka. To dość niemiłe. Dobra, w każdym razie lecimy dalej i pokażę wam w końcu end. Więc zeskoczmy sobie tutaj w dół i wleci... Au! Dostałem od tego damage? No weźcie, nie można tak. Ej, to było nieuczciwe. W każdym razie mamy wejście do endu i tutaj od razu przy wejściu mamy... XPR-kę X-class Avatara zrobioną. I tutaj zaraz będzie głośno, w każdym razie jak możecie zobaczyć, Endermany spadają szybko i mają 1 HP, więc kiedy się zabije, to wszystkie giną na hita. I to jest bardzo szybkie. Mamy też system wyrzucania śmieci, enchanting i jakieś, no typowe sprawy ogólnie, tak jak będzie. Mamy zrobiony śmietnik, więc bardzo fajnie. Możemy też sobie stąd wylecieć. Ała! Jak widzicie, ta farma nigdy nie została zrobiona w pełni. Mamy tutaj jakby połowę wypełnioną różnymi blokami. Jak widzicie, tutaj są właśnie randomowe bloki, dlatego że to było robione na początku sezonu. Mieliśmy dość mało bloków, więc tak to było zrobione. I jak widzicie, mamy tutaj wszystkie portale otworzone. Smog był pokonywany bardzo wiele razy, chociaż osobiście ja pokonywałem go tylko raz i to było na samym początku sezonu, kiedy wszyscy razem poszliśmy walczyć ze smokiem i to właśnie ja zrobiłem last hit, no ale jakby pokonaliśmy go wszyscy wspólnie. Ja nie mogę powiedzieć, że zabiłem tego smoka pierwszego, bo nawet nie miałem łuku ze strzałami, kiedy tutaj chodziłem, więc to nie była absolutnie moja zasługa. W każdym razie, tak wygląda nasz end. Moglibyśmy sobie polecić do Enderalma, ale nie wiem, czy tam jest coś ciekawego, raczej chyba nie, więc wróćmy sobie do normalnego świata. Skoro już jesteśmy w mojej bazie, to zapomniałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, ponieważ mój kolega, a tam kolega, mój najlepszy przyjaciel, tak mi się przynajmniej zdaje. O, znalazłem ją. Jego baza jest skromna, niewielka, gram na serwerze chyba całe 2 albo 3 razy, ale jak możecie sobie tutaj zobaczyć, mamy taki mostek. Mi to nie wiem, czemu przypomina pieczarę Hobbita, chociaż wcale nie jest podobne. Tu mieszka pajac XD, nie wiem, kto napisał. Tam miał zejście do kopalni i jakieś skrzynki, więc bardzo, bardzo małe, przytulne i tutaj mam właśnie zejście do kopalni, całkiem ładnie zrobione. W kopalni nie wiem, czy coś ma, chyba niewiele gra na serwerze, w każdym razie to jest jego baza, więc tak. Oj, mam wrażenie, że ten odcinek będzie mocno, mocno długi, więc jeżeli kogoś zanudzam, to bardzo przepraszam, po prostu staram się pokazać wszystkie rzeczy, które były robione na serwerze i pokrótce je chociaż omówić, bo to naprawdę była masa przygód i wspomnień. Więc w tą stronę, jeżeli sobie polecimy, mamy bazę Lamparts. Jego baza jest po prostu epicka i tutaj właśnie mamy most, który miał prowadzić właściwie nie wiem dokąd, powiedział chyba, że do lądu to miało prowadzić, bo miał tutaj zrobioną wyspę. Zobaczcie to. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Wiem, że to widzicie, bo oglądacie film. To, co się tu dzieje, to jest po prostu niesamowite. I to wcale nie zabrało mu tak wiele czasu. Pierwszą z tych kolumn zbudował naprawdę dość szybko, z tego co pamiętam. I naprawdę kolejny też zbudował migusiem. Wiem tylko, że to jest chyba główna jego, jakby, nie wiem nawet jak to nazwać, kolumna, w której miał mieć chyba właśnie główny swój domek.
tutaj najwięcej się działo w tej kolumnie. Były różne rzeczy w środku. Czekajcie, zaraz znajdę gdzieś wejście. O, tutaj jest nasze wejście. Możemy sobie wejść na górę do domku. Był tutaj też magazyn przez jakiś czas. Gdzie mamy zejście w dół? Czy tutaj mamy zejście w dół? Nie, gdzie? Jak zejść w dół? Jak chcę zejść w dół? Wow! Czy tutaj zejście w dół? Okej, najwidoczniej tak. Miał tutaj, o właśnie, akwarium z rybkami, też bardzo wcześnie zrobione. I to na takiej wysokości, więc po prostu wow. Miał zrobioną masę tej rzeczy. Tutaj akurat w środku nie ma zbyt wiele, ale też są niektóre w środku wykończone, te kolumny. Więc zobaczcie, ile ich jest. No, niezależnie od tego, czy są wykończone w środku, czy nie, ile ich jest, są połączone mostami po prostu. Można by było tutaj latać i latać. Tutaj była wioska dla jego villagerów, z której nie mogli się wydostać, z tego co pamiętam. Specjalnie właśnie była tak zrobiona. Miał tutaj nawet system wnoszenia ich tutaj. O właśnie tędy. O, są villagerzy, patrzcie, są, mieszkają te ludziki. Niektórzy są uwięzieni, nawet jeszcze oddzielnie. Mamy też jakichś farmerów, więc spoko, to wszystko tutaj działa i funkcjonuje. Więc to była też rzecz, którą zrobił. Tutaj niżej jeszcze, jak sobie zlecimy, patrzcie na to, ma nawet zrobione podziemie. Mamy podwodne jaskinie prowadzącą do oceanu, mostki jakieś. To są jakieś farmy czy magazyny, też nie wiem, o co chodzi. Farmy zboża, no zobaczcie po prostu, ile tego tutaj jest. Ja cię kręcę, jeden chłopak tutaj po prostu budował. O, i tutaj mamy jeszcze miejsce, z tego co pamiętam, to jest baza Mikiego i Macika. Tak, znalazłem to miejsce, bo bałem się, że go nie znajdę, ale znalazłem je. Mieli zrobione bardzo ładne metro i to bardzo wcześnie w sezonie. Mieli już zrobione metro do swojej bazy i ono jest całkiem długie, więc to po prostu bardzo szybko ogarnęli sobie to metro. I oni byli chyba najbardziej rozwinięci na początku sezonu, jeżeli chodzi o gospodarkę. Współpracowali ze sobą, mieli po prostu masę rzeczy, mogę wam pokazać, co tutaj się dzieje. Mieli farmę żelaza jako pierwsi, z tego co pamiętam, i bardzo dużo na tym zarobili, z tego co każe. Mają tutaj trzcinę wszędzie, nie wiem, o co chodzi. Guziki to, czy to był jakiś prank? Chyba się wybudowali na wyspie kwiatkowej. Mają też farmę villagerów i to od niego właśnie, od Mikiego, Miki mi pokazywał, jak ją zrobić, bo chciałem zrobić villager breeder, kiedy oni już go mieli, tylko że nie był publiczny, więc ja chciałem zrobić publiczne. Mają tutaj różne rzeczy porobione. O, też mają sporo mobów, spoczko, widzę, że kurczaki im łażą, okej, to pewnie jakieś pranki były. Mieli też jakieś miejsce podziemne, gdzie mieli cały trading hall, czyli że mogli się tam wymieniać z różnymi villagerami, mieli ich tak ładnie ustawionych, mogli sobie przemieniać, brać nowych i tak dalej. To było bardzo fajne, ale nie wiem, jak tam wejść, więc nie będę się tym teraz zajmował. No więc tu jest początek ich kolei i szła ona też w drugą stronę do skali Meteora i Tartanela, z tego co się orientuję, ale później zrobili sobie oddzielny tunel. Więc teraz polecimy sobie do bazy Tartanela i skali Meteora, mojego skali Meteorka, jeden z moich ulubionych widzów, z którym lubię gadać. Więc tutaj mam też jakieś portale na boki i całkiem fajny tunel tutaj się szykował, ale chyba właśnie go nie dokończyli, bo usłyszeli, że sezon się kończy, więc chyba stracili motywację. W każdym razie, jeżeli polecimy sobie daleko, daleko, daleko w tą stronę, zobaczymy tutaj miejsce, w którym raz byliśmy zrobić pranka. W każdym razie, tutaj zatrzymamy się na dłużej, ponieważ Tartanel prosił mnie o jedną rzecz. Otóż jak tutaj zobaczycie, dopóki mój statek nie zostanie skończony, nikt nie może wejść, nawet Shinton. To jest niezabdejtowane, ponieważ Tartanel właśnie mi pozwolił wchodzić, dlatego że ma tam na statku dla mnie zagadkę. Najpierw polecimy na ten statek, zobaczmy sobie, jak on wygląda. Wiem, że jest ciemno niestety. Skopałem sprawę, bo nie zrobiłem dnia. W każdym razie tak się prezentuje ten statek. Całkiem fajny, latający statek. I to całkiem fajnie jest też wykończony w środku. Zobaczcie, ile drewna na to poszło. To są deski, w sensie nie deski, tylko właśnie to normalne drewno, nieprzerobione. W każdym razie mamy tutaj zagadkę, na którą się zastanawiałem. Zagadka brzmi tak. Nie idzie w górę, nie idzie w dół, lecz stoi na stałym miejscu. Rozprzestrzenia się, ale nie całkiem. Wypełnia się, ale nie sam. Odpowiedź z tyłu, Wykodirta. I zastanawiałem się nad tym i w sumie nie mam pojęcia, co to może być. To trochę się nie klei. Bardzo mi się nie zgadza ten fragment, że się rozprzestrzenia, ale nie całkiem i wypełnia się. To jest bardzo dziwne, że coś się rozprzestrzenia i wypełnia, więc moją odpowiedzią będzie, że to jest ten statek. Nie wiem do końca, jak miałby się rozprzestrzeniać. No może na boki, bo on go dobudowuje i wypełnia się, ale nie sam, ponieważ Tartanel go tutaj wypełnia w środku. Nie idzie w górę, nie idzie w dół, bo stoi na stałym miejscu. Tak mi się zdaje, więc zgaduję, że to jest ten statek. Możliwe, że źle odpowiem. Zobaczmy, co to jest. Chodzi o wodę. O! Chodzi o wodę, dobra. Czyli nie trafiłem. Okej, nieważne. Idź na dół, na dno, powinienem zobaczyć tunel. Okej, więc Tartanel powiedział mi, że tutaj będzie jakieś przejście do tajnej bazy, a raczej będzie powiedziane, gdzie jest tajna baza, więc bardzo bym chciał tam pójść. Chwila, to był, gdzieś było wyjście, mam wrażenie. Tak, było wyjście. O, tutaj coś jest. Witam, witam. Co my tu mamy powiedziane? Go away, tajny projekt, prosimy przejść później. A, go away. Dobra, co my tu mamy? Tutaj był jakiś tunel i jest podobny do stylu tego nenderowego. To budował Tartanel wszystko, tak mi się przynajmniej zdaje. Zobaczmy, co się dzieje. Tabliczki jakieś, okej. Okay. Ciekawy jestem, czy w jednej z tych beczek coś... Patrzcie, umieścił tutaj coś. Właśnie chciałem powiedzieć, ciekawy jestem, czy tutaj coś jest umieszczone. Tak po prostu, bo te beczki mogą być zrobione dla niepoznaki, a to może być bardzo sprytny magazyn. Trafiłem. Dobra, co my tutaj mamy? Czy to była ich tajna baza, którą budowali? Automagazyn. O, automatyczny magazyn tutaj budowali. Wow!
Wow, to jest pod oceanem, patrzcie to. Wow. Wow, przypomina mi to bazę Miba, a raczej Pawla z Pikusia. Ja cię kręcę. I to był automatyczny magazyn. Nie, to nie jest automatyczny magazyn, to jest przypalarka. Tam chyba miał właśnie w tamtą stronę powstać automatyczny magazyn. To miała być chyba jakaś epicka baza. Wow. Wow, ale to było kopania. I to jest poziom diamentów, jak zgaduję. Oczywiście, tak. No diamenty trzeba było zdobyć, jak żeby inaczej. Ja cię kręcę. Ile piachu na szkło. Wow. Po prostu wow. Oj, to jest wyjście. Mam nadzieję, że można tędy wyjść, a nie zginiemy. Zobaczmy. Przekonajmy się, czy zginiemy, czy nie. O. O nie, jest szkło. Nie. Nie, 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 nie chcę ginąć. Dobra, przeżyliśmy. Bo na końcu szkło, co za troll. Zgaduję, że tam był beacon. Spoczko, ale mega projekt tajny. I to dlatego nie chciał właśnie, żebym przychodził na ten statek, bo tam miała być zagadka, która powie mi, gdzie jest ta tajna baza. Super projekt. Ale poza tym statkiem mamy tu jeszcze domek Tartanela i skali meteora, którego właśnie strasznie lubię, chciałem wam go pokazać. To jest też farma owiec, którą zrobiłem na początku. I bawełniany sklep, który widzieliście, który został zamknięty, właśnie był Tartanela, z tego co mi się kojarzę. Więc to było to. Tutaj są jakieś miejsca, to chyba nic nie ma ciekawego. Czy Tartanel miał dom gdzieś, czy nie miał domu, czy po prostu miał taką bazę rozrzuconą? Nie jestem pewien, czy on miał gdzieś dom. Tam coś jest, możemy tam także polecieć. To także mi wygląda jak farma. O, wait, czy to jest w półautomatyczna farma drewna? Znalazłem to miejsce, tak, bo właśnie Tartanel mówił, że on budował farmę drewna, więc to jest farma drewna świerkowego, z tego co pamiętam. I tutaj jest baza skali meteorka, którego raz przyszliśmy strollować i wystawiliśmy mu cały dom w płotkach. I on nawet tego nie posprzątał. W sensie zrobił tak, żeby mógł przechodzić, ale nie posprzątał całości. Zobaczcie to. O, jakiegoś pieseła ma. Fajne sprawy. No, więc taką miał prostą bazę. A nie gra za dużo na serwerze. Jakąś kopalnię ma też fajną. Uuu, ciemno tam jest. No i na pięterku oczywiście też mu wszystko wysadziłem płotkami, bo jak żeby inaczej. Oczywiście, że tak. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten domek, wychodzimy stąd. Jeżeli sobie polecimy w tą stronę, tutaj zaczyna się bagno i na tym bagnie, mniej więcej gdzieś tutaj, zrobiliśmy właśnie to, czyli farmę kwiatków bagiennych. Można tutaj było przyjść, wrzucić sobie bone meala i wtedy farma zaczynała działać i robiła nam kwiatki i różne nasiona, no i mogliśmy sobie to wszystko wrzucać. Jak widzicie, kwiatki są, więc zasadźmy je. Na ziarno można było wrzucić tutaj z powrotem, żeby przerobiło się znowu na bone meal. Ja tutaj jestem atakowany, więc chyba stąd się ewakuuję. O, i kolejny tajemniczy portal zaprowadził mnie do miejsca, które także wam chciałem pokazać. Tutaj jest podwodne miejsce. Nie powiedziałbym, że baza, ale podwodne miejsce Taota. O, proszę bardzo. Taot też chyba na serwerze nie grał zbyt często, zwłaszcza w późniejszym okresie. Chociaż nie jestem pewien. Możliwe, że grał często, ja po prostu nie pamiętam. Tutaj Wąski zbudował ten fanart. Znaczy nie wiem, jak to się nazywa, fanart, mapart. I to jest drugi mapart Liska, którego zrobił, więc tutaj sobie właśnie Wąski, czy raczej Fototek, zbudował swoje różne arty, z których robił mapy, więc to jest bardzo fajna sprawa. Więc teraz może polećmy sobie do bazy Mila i Hernoxa, bo oni chyba ostatnio właśnie na serwerze raczej nie grają, za to ich baza jest po prostu niesamowita i ten tunel jest mega epicki. O, czy to jest tak blisko naprawdę? Czy to jest ich baza? Tak, to jest ich baza. Wow. I tutaj widzę, że na końcu troszkę inny styl, taki bardziej casualowy, spokojny. Więc zobaczcie to. Tutaj się dzieje po prostu. Oni mieli beacony jako pierwsi. O, tego posągu nawet nie widziałem, co to jest. Czyli to posąg. Nie wiem, to pewnie któryś z ich skinów, ale nie jestem pewien, czyj. Bo aż tak na skinach się nie znam. Wow, jak mam tu wykończone, tutaj akurat nie byłem. Wow, ej, fajnie. I pszczółki mają, i mapy wszystkiego. Wow, czy to jest mapa... Tak, tu jest spawn? Nie, zaraz, gdzie jest spawn? Nie, to nie jest spawn, to jest dom wojuska. Dobra, do niego pójdziemy później. W każdym razie, to co widzicie tutaj, to jest kraina płonącego świerku. Tak się to nazywa. To zostało tak nazwane, dlatego że na pierwszym streamie serwera podpaliło się drzewo od lawy i kiedy ja to zobaczyłem, to sobie przypomniałem, że nie wyłączyłem rozprzestrzeniania się ognia, co chciałem wyłączyć, więc postanowiłem, że go wyłączę i wyłączyłem je w trakcie palenia się drzewo i drzewo przez to nigdy nie skończyło się palić, więc możliwe, że znajdziemy to drzewo i mam nadzieję, że nadal się pali. Nie jestem co do tego pewien, ale mam nadzieję, że nadal się pali. Ile tu jest skrzyń i różnych rzeczy po prostu. Tam jest jakiś mob grinder, coś tam coś wygląda na kształt statku Star Treka, ale to chyba nie jest statek Star Treka. Po prostu masa rzeczy tutaj jest, więc po prostu zobaczmy sobie tą krainę z góry, bo to chyba tak będzie najlepiej niż opisywać wszystko po kolei. Tym bardziej, że ja właściwie nie wiem do końca też tutaj, co się tutaj dzieje do końca. Farma żelaza, jakieś domki. Więc tutaj mamy domek PCK, który lubił mnie trollować w różne sposoby i robić śmieszne żarciki. Tutaj właśnie chyba wchodzimy na teren Mila i Hernoxa. Tak, to jest ich teren, tutaj się zaczyna. Tutaj były jeszcze inne domki z tego, co kojarzę, ale kto się później rozbudował z tego, co widzę? Bo jestem pewien, że tutaj coś jeszcze było, jakieś budowle. W każdym razie, dalej tutaj wchodzimy na teren... Czej?
Państwo Czerwonego Kaktusa. Aha, to jeszcze było podział na państwa. Ja cię kręcę, jak oni się tutaj podzielili. Vexen Mapper. To jest dom Vexen Mappera. Mamy nie wchodzić, dobra, spoczko. Ja tam widzę, że raczej tam nie ma dużo w środku, więc nie będę wchodził, jeżeli nie chcę. O nie, i zdaje mi się, że płonący świerk przestał się palić. Ktoś go chyba zgasił. Zdaje mi się, że to był ten. Tak, bo patrzcie, tutaj było pole lawy. Widzicie, pod tym było pole lawy, z tego co kojarzę. I tutaj był płonący świerk i ktoś go niestety zgasił, więc to już nie jest kraina płonącego świerku. Chociaż może, nazwa może zostać akurat, nie? Tutaj był domek Kainerka, który na serwerze także mało grał. Wszedł tylko raz czy dwa, z tego co kojarzę. W każdym razie, wow, jakaś ścina. W każdym razie ma tutaj taki fajny domek na drzewie całkiem. No, więc tutaj całkiem fajnie się zrobił. I tam jest domek wojewódzka, który jest bardzo podobny do jego domku z Pikusia. Ale i tak mi się strasznie podoba. Zobaczcie to. To jest domek wojewódzka, więc może po prostu zacznijmy sobie od dołu. I tutaj mam pod tymi dywanami ukryte lampy, z tego co kojarzę. No, więc domek taki. Bardzo mi się podobają te wejścia, które on robi. Tak, w środku jest dość pusty i jest dużo otwartej przestrzeni, ale i tak bardzo mi się podoba z zewnątrz, po prostu jest prześliczny. I ma gdzieś koty, ale nie wiem gdzie. Dobra, więc to jest domek Wojusa, tam był domek Kainerka. I jeżeli sobie polecimy tędy, jak widzicie, to jest całkiem fajne przejście zrobione do kompleksu farm Wojuska, właśnie, czyli Tukan Pandy, i drugiego gracza, czyli The IQ, albo inaczej Domela. Więc jeżeli sobie tędy polecimy, tutaj się zaczynają beacony. Jeszcze troszeczkę musimy polecieć, ale tutaj po prostu zaczyna się wyłaniać masa rzeczy. Farmy żelaza, które właśnie Wojusek bardzo często budował. Mobowe farmy. Farmy trzciny na morzu, jakieś mapy. Tu jest pierwsza farma Guardianów, która była na serwerze działająca. Epicka także. Tu są jakieś jeszcze inne rzeczy. Villagerów. To nie wszystko jest Wojuska, tylko właśnie jest ich wspólne. Wow, a tego nie widziałem. Wojusek też lubi budować statki. Na Pikusiu jeden zbudował. To jest właśnie, to jest też ta podwodna baza. Tu jest chyba podwodne miasto villagerów, więc też zaraz się do niego udamy. Tutaj nie pamiętam, co było. Tu była jakaś farma chyba. Tak, to wygląda mi na jakąś farmę. Włącznik mob grindera. Okej, czyli tutaj mamy mob grinder, spoczko. Ale polećmy sobie jeszcze do tej bazy podwodnej. Nie pamiętam, jak się do niej wchodziło. Tutaj było wejście, tak, od tej strony, więc polećmy sobie w dół i zobaczcie to po prostu. Zobaczcie to. Co tu się dzieje? Bardzo ładne miasteczko villagerów pod wodą. O, i nawet jest kryształ kresu, jako i gwiazda. O nie, slimy tutaj są. O, dobra, przynajmniej dobrze, że nie atakują tych villagerów. Spoko sprawa. Ciekawe jestem, czy golemy atakują slimy. Dobra, nieważne. W każdym razie, bardzo tutaj jest ładna wioska. Bardzo fajnie tutaj jest. Moglibyśmy sobie troszeczkę pozwiedzać jakieś... Tu trochę przypomina mi jakiś taki... Ale namiot ten domek? Dobra, nie wiem. Bardzo ładna, customowa wioska, ale dużo jest tutaj villagerów. Ło, naprawdę ich tutaj jest dużo. Czy oni sami się rozmnażają, czy on ich rozmnażał? Bo jest tutaj ich troszeczkę za dużo. Wydaje mi się, że łóżek jest mniej niż tych wszystkich villagerów, ale i tak bardzo, bardzo fajne miejsce. No i to jest ta farma Guardianów, którą widzieliśmy przed chwilą. Okej. I teraz polećmy sobie dalej w tą stronę, bo chcę zobaczyć ten statek. Nie widziałem go, przysięgam, nie widziałem. Więc zobaczmy sobie, jak on wygląda w środku. Epicki, ja bym tak nie potrafił odwzorować po prostu kształtu żagli i statku. Podziwiam wszystkie statki, ja statków totalnie, po prostu noga jestem, jeżeli chodzi o budowanie statków i w sumie o budowanie wiele rzeczy. Specjalizuję się w domkach, nie wiem, w sumie w niczym się nie specjalizuję, jeżeli chodzi o budowanie. Dobra, mam tutaj jakieś łóżeczka, spójrzmy sobie, co jest na dole pokładu. Okej, dobra, po prostu to jest wypełnione, oświetlone jakoś tam latarniami, ale tutaj nie ma zbyt wiele ciekawego, ale po prostu z zewnątrz niesamowite. O, i armaty są! O, nie są naładowane, ale są armaty, spoko. Dobra, więc wróćmy sobie na górę i zobaczmy jeszcze, coś jest tutaj wyżej. Może jest jakaś drabina na górę. O, jest! Można wejść na żagiel i patrzeć, czy nie napływają nieprzyjaciele. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj wygląda. Kajuta kapitana, czy jak to się nazywa. Nawet coś tutaj jest. Spoczka, jakieś bloki budowlane. Okej. No i tutaj chyba więcej nie ma zbyt wiele ciekawego. Dobra, bardzo fajne. Ej, chwila, nie ma steru. No co ty? Nie zrobiłeś steru? Chyba, że to jest ster. A nie, to jest ster. Sorry, przepraszam, to jest ster. Tak, patrzcie, można obracać. Nie wiem jak. Dobra, i tutaj też coś mamy. Tego też nie widziałem, a jestem ciekawy, co to może być. Czy to wygląda... To mi wygląda jak domek troszeczkę. Czy to jest domek Demela? Nie, to jest Tukan Pandy, przez Tukan Pandy zrobione. On miał już domek, więc nie wiem, tutaj miało się przygotowywać. Pewnie miał jakiś pomysł na to miejsce. Ciekawe, ciekawe. I jeszcze tam była jakaś rzecz, której nie widzieliśmy. W ogóle masę rzeczy nie widzieliśmy na tym serwerze. I pewnie i tak, pomimo, że staram się pokazać wszystko albo stanowczą większość, to coś pominę. A więc dobra, mamy tutaj farmę żelaza jakąś. Też wojuska, tylko prostszą, mniej wydajną. O, i tutaj pamiętam. Wiem, co to jest. Wiem, co to jest. Patrzcie to. Przynajmniej... Mam nadzieję, że tutaj nadal to jest. Tak, patrzcie, to są Elder Guardiany, które on tutaj przeniósł z monumentu. Wiecie, normalny człowiek jak sobie myśli, no mamy monument, chcę go szybko wyczyścić, żeby nie dostawać niefajnego efektu, po prostu zabiję te Elder Guardiany. Co zrobił Wojusek? Nie! On wziął
I po prostu ten Elder Guardian tutaj przeniósł. Ja cię kręcę, co za dzik po prostu. Bo to zdaje mi się, że jego budowla, także jego wymysł. Sprawdźmy. Owszem. Hop, i dostałem ten efekt. Za długo tutaj z nimi siedziałem. Więc to jest taki troll dla jakichś nieprzewidzianych, niemiłych gości, którzy tutaj nie chcą, są nieproszeni, nie mają być. I tutaj też coś się działo, ale nie mam pojęcia, co tutaj jest. Tutaj już się totalnie nie znam na tych farmach. Po prostu niektóre rzeczy tutaj są, to po prostu przekraczają moją logikę i myślenie. Ale wróćmy jeszcze na moment do Krainy Płonącego Świerku, bo zapomniałem tutaj o tym domku. Nie pamiętam, czy on jest, ale zaraz sprawdzimy. Pamiętam, że ta osoba pożyczała mi marchewki. Czy to jest domek Alexa? Tak, Alexa, dobrze pamiętałem. Dawno zbudowany. I on mi pożyczał marchewki na moją farmę villagerów, więc bardzo mu dziękuję. Tutaj ma też jakieś podziemia i ja w sumie nigdy nie byłem w tym domku, więc chętnie sobie zobaczę, co tutaj jest. Także po prostu w środku ma jakiegoś kotka, słodko, słodko. O, brązowe szyby, najsik. Dobra, ale pod tym coś widziałem ciekawego, tutaj chyba jest ciekawiej na dole. No faktycznie, ej, tutaj ma spory magazyn różnych rzeczy. I on to faktycznie sortował, wow. Jeden z chyba z najbardziej uporządkowanych magazynów na serwerze, jakie widziałem. Albo nie, wróćmy jeszcze na chwilę do normalnego świata, dlatego że Alex, z tego co pamiętam, prosił mnie, żebym pokazał jego farmę żelaza i... Czego to było? Creeperów. Właśnie, on miał chyba farmę Gunpowdera na serwerze. Tak, tu jest farma Gunpowdera. Jak widzicie, tutaj są dookoła koty. I w środku tutaj też są koty, które odstraszały Creepery, które się respiły, także spadały. To jest farma Creepera, tak. Farma creeperów. Dobra, więc tutaj możemy sobie odbierać proch. Ja tego nie będę chciał zabierać. Tak, tutaj się zbiera proch z tego co widzę. Tutaj było jego miejsce dawczenia i tutaj jest chyba farma żelaza jego. Więc tutaj także miał pobudowane całkiem fajne farmy. I ta farma prochu była chyba pierwszą na serwerze i była też... Dużo na tym zarobił z tego co wiem. Okej, skoro wyskoczyliśmy tutaj, to jest to dobry moment, żeby pójść do bazy Ackiego, bo wydaje mi się, że jest tą stronę. Acki to jest ten jeden z najbardziej utalentowanych budowniczych. Tunel jest troszeczkę niedokończony, ale i tak jest w mega fajnym stylu. I jego baza jest właśnie w podobnym stylu. Mi to przypomina taki ala troszeczkę japoński, japońsko-chiński styl, coś takiego, nie? Więc to mi się z tym kojarzy. Więc zaraz jak dojdziemy do jego bazy, to zobaczycie, że właśnie jego baza jest zrobiona w takim właśnie stylu. No i tutaj mamy oczywiście ładne wejście, bo jakżeby inaczej, nie mógłby być po prostu portal, bo to w końcu Acki. Wszystko musi być udekorowane i śliczne. Zobaczcie to, wybudował się na rafie koralowej. To jest po prostu też bardzo ładna baza. Jest nieduża, ale jest bardzo ładna. Tutaj było tajne wejście do jego pieczary. Coś takiego, czekajcie, możemy sobie zobaczyć. Tak, jesteśmy tutaj i tutaj miał magazyn, coś w ten deseń, nie? Enchanting niedokończony, nawet po co mu enchanting w ogóle, nie? Lepsze jest budowanie, więc Acki, nawet patrzcie, taką małą jaskinię, która ma tak mało skrzynek, tak mało jest funkcjonalna, on mega udekorował po prostu, więc dobra. Wejdźmy sobie w górę tutaj z powrotem, to była paszcza jakiegoś smoka właśnie, czy czegoś, co tutaj po prostu było, szczęka. Tutaj była jego farma AFK, którą też zrobił estetycznie, bo jakże można by było nie robić estetycznie farmy AFK. Tutaj miał... miejsce do awczenia sobie. Też miał farmę prochu, z tego co kojarzę. Alex i Antek mieli farmę prochu. Tutaj była farma bambusa. Nie bambusa, tylko trzciny. Też automatyczna. I z tego co widzę działa. Najsik. I on tego tutaj ma. O, niedużo. Okej. Okay. Nie wiem ile grał Antek na serwerze, bo teraz akurat nikogo nie ma. Tutaj była chyba pszczółkowa farma, tak? Dobrze pamiętam. Nie otwieram, żeby nie uciekły. Tutaj jest jakiś budyneczek po prostu i prowadzi to do kolejnego budynku, którego jeszcze nie widziałem. Ale po prostu to jest wszystko zbudowane w bardzo fajnym stylu. Mega mi się podoba ten styl. Jest bardzo kreatywny, z bardzo fajnym wykorzystaniem trapdoorów. Dobra, czy tutaj mamy coś? Nie, po prostu mamy łóżeczko. Spoko. Spoko. Więc to jest jego baza. Chyba wiele więcej tutaj nie ma. Ale bardzo mi się podoba, mimo że jest właśnie taka... Jakby jest mała, ale jest słodka. Jest bardzo, bardzo ładna. Każdy szczegół jest po prostu dopracowany. Bardzo mi się podoba ta baza i szczerze powiedziawszy żałuję, że ja nie zrobiłem podobny. Nie chodzi mi o styl budowania, tylko po prostu też, że nie zrobiłem małej, aby estetycznej bazy. Trochę tego żałuję. Okej, okay, teraz zacznę skakiwać do randomowych portali w Netherze i w sumie nie mam pojęcia, gdzie jestem. Wow, ile ktoś miał diaksów. Gdzie ja jestem? Laboratorium on? O, to jest baza DIQ. Nigdy nie widziałem tej bazy, albo przynajmniej nie kojarzę, żebym ją widział. Mob Grinder, kopalnia betoniarka, farma żelaza. Kurczę, ma tutaj sporo rzeczy porobionych. Jest to baza podziemna, z tego co widzę. Tutaj mamy też jakiś korytarz, który do czegoś prowadzi. Zobaczmy sobie, tylko nie zginimy. Wow. 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 Fajnie tu ma. Okej, nigdy nie widziałem tej bazy. Nie kojarzę jej totalnie. Baza zdaje mi się, że jest niewielka, nie widziałem całości. Może co my mamy wyżej? Czy mamy wyjście na powierzchnię? Tak mi się zdawało. O, witam państwa. To jest baza zrobiona koło tego kompleksu farm. Wojuska i właśnie DIQ. Wow, okej, spoko. Teraz chciałbym wrócić do Netheru, tylko nie wiem, gdzie jest najbliższy portal w sumie. Chyba muszę wrócić na spawna.
Kolejny randomowy portal zaprowadził mnie nawet nie wiem gdzie. Czy to jest czyjaś baza? Tak by się zdawało. Bardzo, bardzo wczesny etap bazy. Okej, okay, creeper to jest, nie chcę, żeby on mnie stargetował. Zobaczmy sobie, czyje to jest. Macika. O, okej, okay, creeper na szczęście nie wybuchają tutaj, więc spoko. Okej, okay, czyli to jest baza Macika, ale później wiem, że zaczął budować się z Miki, więc to musi być jakaś jego baza bardzo, bardzo startowa. Tutaj chyba nawet zaczął budować dom i ma nawet jakieś zejście do kopalni. Ale tutaj chyba nie działo się zbyt wiele. Zobaczmy, czy tutaj jest coś na dole. Wow, szkielet jest na dole. Witam pana szkieleta. Okej, okay, jakaś prosta farma. Nie ma tutaj zbyt wiele. Spoczko. O, i tu mamy bazę Smiley Designa. Tak, to jest jego. Tak mi się zdaje. A nie, Killer Carnage'a i Smiley Designa. Okej, okay, czyli to była ich wspólna baza. Carnage'a i Smiley Designa. Spoko. Spoczko, najsik. Pamiętam tą bazę, bo tutaj przechodziłem walczyć z Witherem, którego nam się nie udało pokonać, bo cały czas wywalało serwer. W tym miejscu właśnie z nim walczyliśmy. Tam było zejście, chcieliśmy z nim walczyć pod ziemią. Oni mieli bardzo fajną bazę, bardzo mi się podobała ta ich pieczara, którą tutaj mają. O, villager. Patrzcie, no nie wiem, co mają moby na tym serwerze. Po prostu lubią stawać na krawędziach, z których nie mają wyjścia. To jest chyba, nie wiem, czy może jakiś bug serwera, czy coś. Tutaj mieli miejsce dla villagerów. O, i tak są tutaj villagerzy, śpią sobie. To jest spory też bałagan, ale mieli bardzo dużo przedmiotów na początku. Też pamiętam, że dużo grali na początku. Spoczko, pamiętam to miejsce, coś tam pamiętam. I teraz nawet mnie sprankowali i kazali mi tutaj przyjść szukać jakiegoś skarbu, którego nie było tak naprawdę. Ale później dali mi jakiś fajniejszy prezent. Chociaż nie, to nie byli oni, ktoś inny chyba mi tutaj kazał przyjść. Gdzieś tam była jakaś wysepka i tam właśnie miałem przyjść. Dobra, teraz sobie pójdę tutaj, bo w sumie nie widziałem tego miejsca. Wcześniej tutaj mamy. Uwaga, zły pies, schodzisz na własną odpowiedzialność. Widać, zły psie. O, on się uśmiecha, on jest słodki. Dom Waxela. Domku Waxela też nie widziałem. Spoczko, i ma ognisko, które jest podpalane sianem. Spoko, spoko, fajnie, fajnie. O, strumieniarka? Strumieniarka na survivalu? Aż tak bardzo nie chciało się schodzić pod ziemię? Okej, okay, okej, okay, dobra. I widzę, że to są jakieś początkowe farmy i mamy most jeszcze dalej. Ciekawy jestem, do czego on prowadzi. Prowadzi do niczego. Okej, okay, w takim razie wracamy. O, znalazłem to miejsce. Chyba nigdy tu nie byłem. To jest baza Jakobs Pro. I on gra na serwerze dużo. Wow. Wow, i też ma farmy creeperów. Jest mała, ale działa. Patrzcie, creepery się raz pią i giną. Najsik. Nigdy nie widziałem tego miejsca. Pszczółeczki też ma. I te pszczółeczki to chyba jest najładniejsza rzecz tutaj zbudowana. Pszczółeczki. Oj, ma... Okej, okay, jakieś mechanizmy tam, żeby to zbierać. Spoko. Co tutaj jest z kolei? Co to jest za miejsce? Ha? Okej, okay, nie. Tam w górze jest zbudowana platforma na chorusy. Spoko, czyli widzę, że też taka robocza, przemysłowa baza. A tutaj co jest? Cóż to jest? Tego nie da się otworzyć? Ha. Czy to jest farma trzciny? Na to wygląda, ale jest taka zamknięta, nie widać co się dzieje. Jak robię farmę, to lubię, wiecie, mieć otwartą, żeby właśnie było widać. Ale ma masę beaconów. Tak, wiem, że on strasznie lubi walczyć z witherami właśnie. I tutaj jest... Co? Czy to jest farma żelaza? Na to wygląda, to jest chyba farma żelaza. Bardzo ciekawy design, nie widziałem jeszcze takiego. Tak, to wygląda jak farma żelaza. I wszystkie beacony ma czarne, ojej, jakie zło. W sensie, jak to po prostu wygląda tak strasznie. Czarne promienie po prostu bijące z ziemi. W sumie to może być ciekawy efekt. No, to może być ciekawy efekt, żeby zastosować w jakiejś mapie jako takie właśnie zgłowieszcze coś, nie mam pojęcia. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Dobra, więc to był kolejny randomowy portal i chyba niestety randomowe portale się już skończyły. Cóż to jest to? Też nie mam pojęcia. Czy to jest... O, ej, czy to jest jakaś farma pigmenów? To mi wygląda na farmę pigmenów, albo czegoś takiego. Jesteśmy nad Bedrockiem aktualnie. Ktoś się przebił przez Bedrock i zrobił tę farmę. To chyba nie jest ta największa, bo mamy jeszcze jedną taką mega wydajną zrobioną i to chyba nie jest ta, czyli powstało kilka? Wow, naprawdę, po prostu podziwiam, że ludziom chce się to robić, jeszcze przebijać przez Bedrock. Może to wcale nie jest takie trudne, ja się na tym nie znam akurat. Jak wejść w górę? Okej, tutaj mamy wejście chyba dla ludzi. I tak, tutaj są pigmeny. Nie, to nie jest ta, to jest półautomatyczna farma złota, tak. Coś takiego, można było tutaj zabijać i dostawało się z tego złoto, spoko. O, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Mamy tutaj trasę, do czego? Wejdź dopiero jak wagonik zwolni. Okej, okay, dobra, zobaczmy w takim razie, gdzie to nas zabierze. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Nie chciałbym. O, to jest sposób, żeby chyba awczyć. Można jeździć wagonikiem i wtedy pigmeny oddalamy się i się respią i później wracamy i możemy je sobie zabić. Coś w ten deseń, bo jeżeli jesteśmy za blisko, to się nie zrespią. I patrzcie, ile się tego respi teraz. Przez to, że jestem sam na serwerze, to drop jest świetny. Wiecie co? Po prostu to zróbmy. Łop, łop, łop. Tylko pigmeny się na mnie wkurzają. Nie wiem, czy to jest dobre. Tak chyba nie miało być. Wow, ile my tego dostaliśmy. Ja cię kręcę.
Dobra, ale skoro już pokazałem wam tą farmę pigmentów, to postaram się wam teraz pokazać drugą, tylko nie pamiętam do końca, gdzie ona jest. O, no tak, tu przecież był specjalnie zrobiony tunel do farmy pigmentów, o czym ja mówię. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie. Ale będę leciał tak, bo tak jest szybciej niż jazda lodem, a chyba nie mam przy sobie łódki akurat. No właśnie, nie mam. I tutaj także, jak widzicie, przebijamy się przez bedrock, to jest troszeczkę estetycznie to wykończone i ta farma jest o wiele bardziej masywna. Mam nadzieję, że możemy sobie tutaj wyjść, tak dobrze. Możemy sobie polecieć teraz w górę i pokażę wam po prostu, jakie to jest gigantyczne. Zobaczcie, ile to ma poziomów. Wielkie okręgi po prostu zrobione. Staje się tutaj w środku i można niszczyć. Au, i właśnie tutaj jeżdżą wagoniki. To jest głośne. Uciekamy stąd. W tym razie ta farma działa tak, że jeżeli rzuci się coś w jednego pigmena, zaatakuje się jednego z nich, to później już reszta się na ciebie rzuca i są automatycznie zabijane w jakiś tam sposób. Nie wiem do końca, jak to działa, ale działa. A skoro jesteśmy już przy Netherze, to pokażę wam też, że tutaj jest farma fortecowa, która nie wiem, czy kiedykolwiek działała i była używana. To zbudował Mil, za to wiem, że także, że w tą stronę Wojusek zbudował jakąś farmę fortecową. Wow, nie, nie mówcie. Zrobił to, co ja zrobiłem na survivalu. Sam, chyba. Wyłożył wszystko półpłytkami. Nie wiem, czy to jest na 128 kratek. Wydaje mi się, że jest to troszeczkę mniej, bo ja tam widzę jednak na horyzoncie to, że się kończą te półpłytki, więc nie jest to idealne, ale wow, zrobił to, to jest ten projekt, to jest ten design. Albo bardzo podobny przynajmniej. Tej farmy fortecowej, co ja robiłem na survivalu. Wow, tutaj akurat nie zabezpieczę, a nie, to są półpłytki, to są półpłytki, przepraszam, to są półpłytki netherowe, okej. Okay. Netherbrickowe, najsik, zrobił to, co ja. To jest farma fortecowa, nie wiedziałem, że było coś takiego. Nie wiem, czy to reklamował jakoś mocno, ale nie miałem pojęcia, że taka farma istnieje. A to mogło przynieść masę głów czarnych szkieletów, ja cię kręcę. Nice, brawo Wojusek, brawo tu kompan. I tutaj mamy bazę mojego ostatniego znajomego z Soylanda. I co tutaj się dzieje? The Maux 4. To jest pewnie nawiązanie do jakiejś gry albo czegoś, czego ja nie ogarniam. Dobra, co my tutaj mamy? Czy to jest domek jego? Tak by to wyglądało. Tutaj mamy jakieś wyjście na morze, statek, okej, okay, spoko. A okej, okay, nigdy tutaj też nie byłem. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj znajdziemy. Okej, okay, to jest po prostu jakaś wieża. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, czaję. To wygląda jak jakiś dziwny, rozbudowany żyrandol. Tutaj mamy łóżko, okej, okay, czyli taka... W ogóle ciekawy dobór klocków. Nie widziałem, żeby ktoś robił tak wszystkie ściany z tego bloku, a to całkiem spoko wygląda. Chociaż te ściany są takie bardzo przyciągające uwagę. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jakieś... O, pracownia, okej, okay, spoko, spoko, najsik. Jakieś tam itemki ma... O, i tutaj się zaczyna mieszanie na różnych drewien. Okultystyczna kapliczka. Aha. Tak, 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 to jest w jego stylu. Składzik, spoko. Jakieś tam rzeczułki tutaj są. Tutaj co mamy? Aha, składzik, a co mamy dalej? To jego baza wygląda jak taki kompleks korytarzy, które nie wiadomo dokąd prowadzą, bo wszystkie wyglądają tak samo. Przynajmniej mi to tak wygląda. Okej, okay, tam mamy jakieś zejście do oceanu. Kolejne łóżko, okej, okay, to jest labirynt. To jest po prostu labirynt, te ściany specjalnie są takie przyciągające wzrok. To jest labirynt. Wow, czy to jest wyspa grzybowa? To wygląda jak wyspa grzybowa. Nie wiedziałem, że tak wyglądają na mapie. To nie jest do końca kolor mycelium, ale okej, okay, spoko, spoko. I tutaj jesteśmy, okej, okay, czaję. Czyli tak na oceanie się wybudował, otwartym. Tam jest chyba zejście do kopalni, bym zgadywał. Ja cię kręcę, w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. Po prostu kręcę się i kręcę po tych korytarzach. Wszystkie wyglądają tak samo jak dla mnie. Tak, tutaj mamy zejście do kopalni. A czy mamy gdzieś przejście gdzieś indziej? I się zgubiłem. Więc jesteśmy z powrotem w mojej bazie, dlatego że tutaj mam ostatnią rzecz do pokazania wam. To są artefakty. Przez cały sezon, przez całą tą edycję, jeżeli ktoś mi dawał jakiś specjalny przedmiot, to specjalnie chowałem go do tego shulkerboxa na artefakty, żeby właśnie na koniec sezonu móc go wam pokazać. Tylko mam troszeczkę pełny ekwipunek, więc może go opróżnię i wam pokażę, co tutaj się znajduje. Okej, okay, a więc przy zapaszku wspaniałych krówek pokażę wam teraz te wszystkie itemy. Więc po pierwsze, stałem wodę z lodowca, to było chyba od Fototeksa. Ma także barszczyk świąteczny i wodę święconą, a także opłatek, który nabyłem w świątecznym sklepie PCK. Nie pokazałem wam go, bo z tego co się orientuję, on został później usunięty. Mam także biały plaster sera, nie wiem od kogo. Mam też hełm Shaidy, napierśnik Shaidy, butki Shaidy, które dostałem właśnie chyba od mojej siostry, tak mi się zdaje. Albo wziąłem jej i dałem... A nie, wziąłem jej zbroję, dlatego że dałem jej jakąś lepszą. Mam także hełm Atencjusza i w sumie całą zbroję Atencjusza i miecz nawet, który dostałem od mojego kolegi Soylanda. Mam przepustkę do farmy pigmenów, którą wziąłem z farmy pigmenów Mikiego, z tego co się orientuję. Mam także wodę z Karkowa, która jak widzicie jest trucizną. Mam także widelec, który dostałem jako prezent świąteczny właśnie. To był mój prezent świąteczny od Ackiego pod tą choinką, co wam pokazywałem. Więc jak się go wystrzeli w wodzie, to wylatuje się w powietrze i można... O!
Wait, nie tak to miałem zrobić. Jeszcze raz, nie umiem tego używać. Jak się wystrzeli w powietrze, możemy sobie kliknąć elytra i tutaj zaczynamy lecieć. Więc to jest alternatywny sposób startowania na elytrze. Zachęca mnie do tego, żebym tego używał, ale nie robiłem tego. Wolałem fajerwerki. Dobra, więc to jest mój widelec i chyba to jest mój ulubiony przedmiot. Także było napisane, jakie jest rozwinięcie tego skrótu widelca. Jest to rozwinięcie wodne i deszczowe, ekologicznie luksusowe, elektryczny ciągnik. W skrócie widelec. Elektryczny ciągnik, dlatego że właśnie mnie ciągnął. Mam także świetną mapę, którą zrobił Wąski. To, co czego nigdy nigdzie nie rozsadziliśmy, a według mnie jest absolutnie epickie, chociaż nie do końca jest dostosowane do jakby wielkości tej mapy, ale i tak jest epickie. Tutaj były życzenia świąteczne Daskiego. No i co mamy? O, to jest prezent od X-Class Avatara, więc tutaj... A, mieliśmy iść dalej po prostu. Żartowałem, tu nic nie ma. Jasne. Mamy także lód diaksowy, który dostałem od Rafaela, z tego co się orientuję, a także bitcoiny, które także dostałem od Rafaela. I książka od Alexa. O, tak, i to był prezent od Alexa, kiedy dawał mi gunpowder na bardzo dużo fajerwerek. I te fajerwerki z tego gunpowdera są skraftowane tutaj. I dzisiaj też użyłem bardzo, bardzo wiele z nich, więc gdyby nie on, wtedy to myślę, że dzisiaj bym nie mógł tyle latać po mapie i wam tego wszystkiego pokazywać. Więc to są wszystkie artefakty, które zebrałem na serwerze. Bardzo te wszystkie przedmioty lubię. Po prostu mają jakieś tam miejsce w moim sercu, więc dziękuję za nie wszystkie. Tutaj mam chyba więcej tych map po prostu Wąskiego. Owszem, jest więcej map Wąskiego. Chciałbym też pokazać, ile Shulker Shelly wcale nie użyłem w tym sezonie. Zebrałem ich masę na tamtej wyprawie do Endu i nigdy ich nie użyłem. Mogłem je sprzedawać za jakąś mega niską cenę, ale no, nie zrobiłem tego. W następnym sezonie, jeżeli uzbieram ich tak dużo, to na pewno będę je po prostu rozdawał albo coś, nie mam pojęcia, żeby inni także mieli, bo niektórzy narzekali na ten brak shulkerboxów przez całkiem długi czas. W każdym razie, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą edycję. A więc w końcu dochodzimy do końca tego jakże długiego filmu. Dzięki za to, że wytrwaliście do końca i teraz na koniec mam dla was niespodziankę, ale pewnie się wszyscy tego spodziewaliście. W opisie będziecie mieli link do tego świata, więc będziecie sobie mogli tutaj wejść na skraftowaną przygodę, nawet jeżeli nie graliście na niej, pozwiedzać, porozwalać sobie, jeżeli chcecie, zobaczyć jak my tutaj wszystko robiliśmy i jak to wszystko tutaj wyglądało sami na własne oczy. A więc to jest jedna niespodzianka. I teraz, tak jak powiedziałem na początku, opowiem wam o tym, jaka będzie nowa seria na kanale. A więc wrócimy tym razem do serii single player i będzie to wyjątkowa seria single player. Jeszcze takiej nie widziałem, ponieważ będziemy starali się w tej serii single player zrobić wszystkie osiągnięcia, które są w Minecrafcie, a raczej wszystkie postępy. Więc to będziemy robili. Ale żeby nie było za łatwo, bo ja chcę jakieś wyzwanie, nie? Ja już Minecrafta gram długo. Z mojej serii Survival udało mi się przeżyć bez śmierci bardzo długi czas, więc uznałem, że nawet gdybym to zrobił w hardkorze, to nie byłoby takie trudne. Więc to, co zrobimy, to będzie postaranie się zdobycia wszystkich postępów, które są w grze. Wszystkich tych rzeczy, które tutaj widzicie. Postaram się to wszystko zdobyć, grając na hardkorze, czyli mając tylko jedno życie, nie mogąc zginąć i dodatkowo bez naturalnej regeneracji życia. To znaczy, że jeżeli będę miał pełne jedzonko, tak jak w tym momencie, moje życie nie będzie się regenerowało. Czyli tak, jest to tak zwany ultra hardcore, ponieważ nie dostaje się po prostu regeneracji życia. Tak, już chyba zgadł, co ja robię w tym momencie. Więc słuchajcie, taka będzie seria. Postaramy się to zrobić. Czy się uda? Wątpię. Ale postaramy się zdobyć wszystkie postępy w grze, nie mając regeneracji życia i mając tylko jedno życie. Myślę, że to może być dość zabawne, nawet jeżeli się nie uda. I teraz, jaka będzie forma tej nowej serii? Będę starał się to robić w taki sposób, że będę robił live'y z tej serii i tylko live'y, ponieważ chcę, żebyście mieli możliwość zobaczenia, kiedy w końcu zginę albo stracę życie i to będzie koniec serii. Ale będę chciał zrobić z tych live'ów, z każdego live'a będę chciał robić odcinek. Będę montował jakby najfajniejsze, najbardziej groźne fragmenty live'a, gdzie ginąłem albo coś takiego, albo po prostu najciekawsze, gdzie będę zdobywał właśnie jakieś postępy. Będę starał się z tego robić odcinki, więc będą zarówno live'y, jak i odcinki. Więc myślę, że to usatysfakcjonuje was wszystkich. Zobaczycie, czy dam radę tak to robić. Mam nadzieję, że te live'y nie będą zbyt długie, bo im dłuższe będą, tym więcej montowania będzie to dla mnie za każdym razem. Jak często będą się pojawiały te odcinki? Nie wiem, niedługo mi się zaczyna drugi semestr na studiach i trochę wiem już czego się spodziewać po pierwszym, ale nadal nie jestem pewien, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Pewnie za miesiąc wam powiem jakie to będzie wyglądało i być może nawet zrobię jakiś streaming schedule, czyli że będę o konkretnych porach streamował, na przykład zawsze we wtorki i czwartki albo coś takiego, nie? Strzelam, nie mówię, że tak będzie. To było strzelanie. Zapomniałem słowa, nieważne. Słuchajcie, dobra, więc to tyle na ten odcinek. Ja może w końcu zdejmę czapeczkę, żebyście mogli zobaczyć moją całą twarz uśmiechniętą. Dzięki za to, że byliście przez całą tą serię. Dzięki wam za całą skraftowaną przygodę. I widzę się z wami w następnej serii. Hejka.